przesmarować troszkę napęd. Jak pozwoli na to czas, to pokażę Wam z tego filmu. Teraz przejedziemy sobie przez zespół pałacowo-parkowy w Bobrku. Zmierzam do obwodnicy Oświęcimia, a potem do domu, jak wspomniałem, smarować łańcuch. Jak pamiętam, tu mnie czeka niespodzianka, przekopana droga. Trzeba będzie rower przenieść. Dokładnie. Przekopane. Przejechać się nie da. Trzeba przenieść. Teraz wjadę na obwodnicę Oświęcimia i śmigam dalej w kierunku mojego drugiego domku. Zjeżdżamy teraz koło Kastoramy, właśnie cały czas prosto, fajnie, droga, same ścieżki rowerowe, można powiedzieć, więc jazda przy samochodach nie jest taka groźna. Parking dzisiaj pusty, bo niedziela, zamknięta handlowa. No i właśnie zmierzam dalej w kierunku mojego domu, już niedaleko zostało. Tam spróbuję przesmarować i przeczyścić łańcuch. Może jak będę miał trochę czasu, bo mało go mam. Pokażę Wam, jak to robię. W opisie filmu dołączę link do filmu, gdzie staram się nasmarować łańcuch. Ręce umyte. Kubuś z drugą kamerką pod siedzeniem. Tak to wygląda, jakby ktoś chciał widzieć. Druga action cam. Xiaomi. Napęd przesmarowany, rower chodzi ciszej, nie czuć tak na pedałach takiego dziwnego jakby chrobotania, co nie oznacza, że zrobione jest to tak, jak miało być. Powinienem ściągnąć łańcuch, wyszejkować, wyczyścić, wydmuchać i dopiero smarować. Jak wspomniałem, link do filmu z czyszczeniem łańcucha na szybko znajduje się w opisie filmu.